Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. No więc, coraz bliżej do premiery nowej konsoli Microsoftu, nowego Xbox'a, który będzie służył tylko i wyłącznie do strumieniowania Xclouda. To dosyć ciekawy zabieg, dlatego że no oczywiście etap mikrokonsol w świecie cloud gamingu już mamy za sobą i jest to nic nowego i wydawało się, że tego typu przystawka już właściwie nie jest potrzebna, no bo przecież każdy z telewizorów jest wyposażony w system, na który może być po prostu natywna aplikacja. Ale Microsoft idzie inną drogą i postanowił, że wypuści do tego oddzielną konsolę, oddzielną przystawkę. Eee, no i wiecie, jakby mieliśmy już na przykład przystawkę OnLive, którą teraz możecie zobaczyć, no i ona była wtedy skuteczna, no teraz pamiętajmy w jakich ona była czasach. Była w czasach kiedy nie było Smart TV. Coś do tego telewizora trzeba było podłączyć, bo to był tylko odbiornik. E, no oczywiście Nvidia ma swojego Shielda, którego no jakby dzielnie promuje i on ma jakieś swoje ekskluzywne feature'y. E, no i właśnie, może to jest ta droga. E, może, może Microsoft też powinien wypuścić tego boxa właśnie po to, żeby mieć jakieś ekskluzywne feature'y albo ten, to doświadczenie płynące z gry w chmurze było takie samo jak na konsoli. Pogadajmy o tym trochę, podsumujmy sobie to, co wiemy do tej pory, no i może powróćmy z fusów i wybierzmy sobie 5 rzeczy, które chcielibyśmy, żeby ten sprzęt Microsoftu posiadał, po to, żeby był fajnym urządzeniem do cloud gamingu. Zapraszam! Oczywiście pogłoski o tym, że Microsoft pracuje nad tego typu konsolą nie są z, no, z nami od dziś, są z nami od kilku lat. Na początku oczywiście nie było wiadomo, jaka to będzie forma, czy pudełeczka, czy, e, czy jakiegoś sticka, który będziemy wpinać do telewizora, no, nie wiem, przypominającego na przykład Chromecasta od stadii. E, natomiast no gdzieś tam z czasem to się troszeczkę nam zatarło i teraz wraca dosyć mocno, dlatego że e, mamy też oficjalne oświadczenie rzecznika Microsoftu, który przekazał je do Windows Central, do portalu Windows Central, więc no mamy tutaj czarno na białym, że... Microsoft Xbox o kodowej nazwie Keystone no pojawi się i jest po prostu, będzie w pełną wartościowym sprzętem, hardwarem, który postawicie pod swoim telewizorem po to, żeby grać sobie w gry z xboxowej chmury. Czy to jest ogromna wiadomość? No tak, bo po pierwsze, żaden duży producent jeszcze nigdy nie zdecydował się na taki ruch. Oczywiście mamy tutaj Google i Stadia, natomiast to było raczej... To nie był nowy sprzęt, to znaczy Chromka został wykorzystany do tego, żeby, żeby wspomóc Stadię, czyli Google raczej wzięło swoje wszystkie urządzenia. Wspominałem o tym kiedyś na e, chyba albo na unboxingu, albo w teście Stadii, że to wyglądało tak, jakby wzięli wszystkie swoje urządzenia, które produkują i poprosili, żeby one wszystkie były zaangażowane w proces konfiguracji i używania stadii. I mniej więcej tak to wygląda. Microsoft chodzi tego inaczej. Microsoft przede wszystkim ma zupełnie inną markę. Markę Xbox, która jest rozpoznawalna, ludzie ją znają, wiedzą, że to są gry. I to jest bardzo duży krok naprzód, tym bardziej, że będzie do kupienia hardware. Plotki mówią, że hardware będzie kosztował około 100 dolarów, czyli e, powinien gdzieś tam u nas kosztować, przypuszczam, 549 zł. E, oczywiście, jeżeli to będzie konsola w zestawie z kontrolerem, no to wygląda na to, że sama konsola gdzieś tam w granicach tych 250-300 zł będzie kosztowała. E, dużo mało. Ciężko powiedzieć, dlatego że nie wiemy, jakie będzie miała możliwości. Możemy sobie pewne rzeczy założyć, nie wiem, oczywistością że będzie działało na takim samym systemie jak Xbox, więc uruchomimy, zobaczymy kafelki, menu. To jest jakby taki standard, którego tutaj nie spodziewałbym się, żeby, żeby to wyszło poza ten standard konsolowy i poza to menu. No ale oczywiście zobaczymy, co będzie jeszcze, no bo w tej chwili co wiemy, może przeczytam Wam oświadczenie z rzecznika Microsoftu. Nasza wizja Xbox Cloud Gaming jest niezachwiana. Naszym celem jest umożliwienie ludziom grania w gry, w które chcą, na urządzeniach, na których chcą, gdziekolwiek chcą. Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami pracowaliśmy nad urządzeniem do strumieniowania gier o nazwie kodowej Keystone, która będzie, które będzie można podłączyć do dowolnego telewizora lub monitora bez konieczności posiadania konsoli. Tak powiedział właśnie rzecznik firmy Microsoft. I dalej, jak w przypadku każdej podróży technicznej, stale oceniamy nasze wysiłki i analizujemy zdobyte doświadczenia i upewniamy się, że przynoszą one wartość naszym klientom. Podjęliśmy decyzję o odejściu od obecnej wersji urządzenia Kiston. Wykorzystamy zdobyte doświadczenie, skoncentrujemy wysiłki na nowym podejściu, które pozwoli nam w przyszłości udostępnić usługę Xbox Cloud Gaming większej liczbie graczy na całym świecie. Czyli, tak jak widzicie, sama konsola jest w fazie rozwoju, Kilku lat i Microsoft ma jakąś wersję ostateczną, której nie zdecydował się wypuścić, dlatego że jednak chce zrobić z tego bardziej złożone urządzenie. No i oczywiście, ja się nie dziwię, dlatego że konkurencja nie śpi. Jeżeli to urządzenie ma mieć jakąkolwiek wartość dla kogoś, kto ma smart TV, wiemy, że aplikacja Xbox Game Pass wyszła właśnie na telewizory Samsunga z 2022 roku. No więc. Ta konsola musi oferować więcej niż taka aplikacja po to, żeby ktoś miał chęć w ogóle ją kupić. Więc no, zobaczymy. Spekuluje się na razie, że Keystone, czyli ta nowa konsola, będzie działać trochę pod takim odchudzonym systemem operacyjnym, oczywiście xboxowym. No i jakby będzie wspierała wszystkie cloudowe funkcje, czyli będzie wspierała oczywiście też Game Passa. No i tutaj oczywiście jest pewna kontrowersja. O której już kilka razy pisałem, jak tam śledzicie różne social media. No, jeżeli będzie wymagany zakup gry i płacenie abonamentu za granie, no to właściwie wracamy do modelu stadii, który przecież był, no, niesamowicie objechany od góry do dołu. Każdy, kto, jak tylko wyszła stadia i była informacja, że trzeba kupić grę i płacić, żeby w nią grać, bo tak było na początku, teraz już tak nie jest, no to wszyscy złapali się za głowę. No, chyba oni oszaleli, że ktoś będzie jeszcze płacił za dostęp do własnej gry, a wygląda na to, że Microsoft, jak na ten moment, chce powtórzyć ten zabieg. Czyli z jednej strony będziemy mieli Game Passa, którego opłacamy, mamy oczywiście dostęp do pewnej ilości gier, no ale z drugiej pojawiły się informacje, że e, będzie można też grać w gry spoza Game Passa. No i to jest już element na kolejny rozdział i rozważania na temat tego, co byśmy chcieli zobaczyć. No dobrze, przejdźmy sobie więc może przez taką Wishlistę. Co bardzo bym chciał, żeby ta konsola posiadała, bo uważam, że wtedy tylko ma szansę na odniesienie sukcesu większego niż e, takiego, że ja je kupię do recenzji i pięć osób, które będzie ciekawe, co to jest, a, albo dziadkowie kupią wnuczką, bo nie będą wiedzieli, co to jest do końca, a chcieli kupić konsolę, a okazało się, że to nie to ale było tańsze. E, bo też bez pod uwagę, jakie nazwy generuje w tym roku Microsoft swoich konsol, to ilość pomówek może być duża. Ale do tematu. Pięć rzeczy. Pierwsza to oczywiście dostęp do wszystkich gier. Ciężko sobie wyobrazić w sytuację, w której kupujemy konsolę do grania w Cloudzie, kupujemy Xboxa i mamy dostępnych tylko 200 300, czy 400 gier, a gry, które wychodzą nowe, nie są jakby automatycznie dodawane do Clouda. Z drugiej strony to wcale nie jest takie oczywiste i może się okazać, że Xbox Cloudowy nie jest wcale urządzeniem tak uniwersalnym jak ten natywny, czyli Xbox Series S, który przecież nawet jeżeli będzie dwa razy droższy, to dalej nie jest bardzo drogi i to Microsoft na pewno musi mieć na uwadze i musi to sobie rozsądnie wyważyć, więc ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której kupujemy konsolę, np. nie wiem, wychodzi nam nowe Call of Duty i nie możemy w nie od razu zagrać, dlatego że ono jeszcze nie jest dodane do e, infrastruktury, e, czy w ogóle nigdy nie będzie. No a z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby tak właśnie nie było, no bo wtedy ten sprzęt po prostu nie byłby w pełni wartościowy. Idąc dalej, kolejny punkt, e, granie bez potrzeby płacenia abonamentu. W tej chwili wiemy, że Microsoft ma takie rozwiązanie, to znaczy nie ma potrzeby płacenia abonamentu i grania w Cloudzie, na przykład w Fortnite'a. E, no ale to jest jedyna gra. I teraz też z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie zaakceptowali ten model biznesowy, że kupię sobie grę za 250-350 zł i będę musiał dodatkowo jeszcze płacić te 55 zł miesięcznie za to, żeby mieć dostęp do tych gier. Chyba, że Microsoft decyduje się na to, żeby wydzielić ten abonament i zobaczyć jakąś opłatę 99,15 15 zł za sam dostęp do clouda. Ale dalej to będzie sytuacja kontrowersyjna, dlatego że w niewielkim finansowym zasięgu jest Xbox Series S i przecież to jest tylko 700 różnic. Jeżeli ta cena się potwierdzi, no to 700 zł przy abonamencie, nawet za 50 parę, to nie jest tak dużo, to się zwraca w kilka miesięcy. Więc tutaj będą musieli być ostrożni, i moim zdaniem, model biznesowy kupuje grę i płaca abonament dodatkowo, będzie absolutnie nie do zaakceptowania. <laughs> nie wyobrażam sobie, że jakieś szersze grono graczy też taką formę zaakceptuje. Idąc dalej, to trochę takie marzenie ściętej głowy, ale chciałbym, żeby zrobili do niego inny kontroler, znaczy, żeby to był kontroler z WiFi. Tak jak ma stadia, tak jak ma luna, dobrze wiemy, że jest to słuszny kierunek. Kontroler stadia ze Stadion działa rewelacyjnie, kontroler od luny z tego co można znaleźć w sieci też działa rewelacyjnie, więc fajnie by było, gdyby zrobili kontroler od Xboxa z anteną Wi-Fi, który łączy się bezpośrednio z serwerami. Pewnie się to nie stanie, ale gdyby się to stało, to byłoby super. Oni mają w ogóle świetne możliwości, znaczy mogliby spokojnie zrobić tak, że kontroler nam się łączy z konsolą klasycznie, konfigurujemy konsolę, ona nam się łączy z Wi-Fi i na tej podstawie paruje nam ustawienia z kontrolerem. Nie byłoby to tak uciążliwe jak na przykład jest na stadii, bo tam ta konfiguracja oczywiście wymaga. No, może nie jest jakaś super skomplikowana, ale dla kogoś to w ogóle się nie zna, to już skomplikowana jest. No, idąc dalej, to taka oczywista rzecz wydaje się, czyli numer dwa, a więc y, wielu graczy. No, w, jestem przekonany, że tak właśnie będzie. To znaczy, to urządzenie będzie obsługiwało spokojnie e, multiplayerowe rozgrywki lokalne, e, no bo w tej chwili jest z tym kłopot, więc to myślę, że będzie fajna zmiana. No i dzięki temu będzie tak jak na stadii, czyli będziemy mieli takie pełne konsolowe doświadczenie. No i numer jeden. Przypuszczam, że nie będziecie zaskoczeni, a więc streaming 4K i wyższy bitrate. Nic więcej w tej chwili xCloud'owi nie potrzeba. No może poza odrobiną więcej responsywności, ale podniesienie jakości jakby. W tej chwili ten bitrate jest niziutki, ten transfer jest mały. Oczywiście wiecie, to ma wszystko swoje zalety, bo dzięki temu, że jest niski bitrate i niska rozdzielczość, no to zużywamy mało internetu I ktoś, to ma wolniejsze łącze, xCloud powinien u niego działać bardzo sprawnie. Natomiast już jakby musimy trochę wyjść z tego i zdać sobie sprawę, że łącze 100 megabitów, to nie jest dużo i takie łącze jest właściwie niezbędne do tego, żeby obsługiwać cloud gaming. I mówię tutaj o, o tych 100 megabitach dostępnych dla cloud gamingu, a nie na cały domek, 8 osób korzysta na raz z internetu. Więc myślę, że podniesienie tego bitrate'u i podniesienie tej rozdzielczości, no minimum do 1440p i, i ten wysoki bitrate, to jest coś, co jest niezbędne. Oczywiście z HDR-em, oczywiście ze wszystkim, co Microsoft oferuje i co oferują stacjonarne konsole i przede wszystkim co oferują inne. Usługi, no bo przecież to one będą wyznacznikiem tego, w jaki sposób Microsoft ma podejść do tematu, bo przecież konkurencja nie śpi. Podsumowując, no, Microsoft zapowiedział sprzęt, który najprawdopodobniej wyjdzie w przyszłym roku, w tym już nie ma szans na premierę właśnie ze względu na te nowe feature'y. Zobaczymy, na ile one będą nowe, a na ile <laughs> będzie to po prostu androidowe pudełeczko zamknięte w obudowie Xboxa, co też jest jak najbardziej możliwe. No ale tak czy inaczej, kontynuują swoją drogę i jest to droga dosyć jasno wypisana. Oni jakby pod hasłem najbliższe generacje, najbliższe 20 lat grania pokazują, że ten Cloud jest dla nich kluczowy. I wcale nie mają ochoty już pchać się mocno w, w hardware taki czysto konsolowy. Czy to dobrze? Oczywiście, że tak, bo jakby wiemy o tym, że w granie w cloudzie to jest przyszłość, chociażby właśnie ze względu na dostępności, ze względu na ekologię, ze względu na własne środki, ze względu na dostępność gier i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest to chyba taki naturalny, kolejny krok rozwojowy w dystrybucji cyfrowej. E, no a z drugiej strony, czego więcej chcieć, e, jeśli chodzi o e, taką usługę, patrząc na to, jakie Microsoft ma zaplecze, jakie ma możliwości. Więc no, byłoby bardzo dziwne, gdyby z tego nie skorzystali. E, Wracając do tematu, generalnie e, mi się koncepcja podoba i cieszę się, że Microsoft idzie tą drogą i że wypuści hardware. Uważam, że jest to bardzo odważne i nie jestem przekonany, czy potrzeba. Znaczy, jestem ciekaw, co, e, jakie, jakie zaklęcia będzie posiadało to pudełeczko, że będzie warto wydać na nie te dodatkowe kilka stówek oprócz kontrolera, który i tak zazwyczaj trzeba kupić. Zobaczymy, czy nas z czymś zaskoczą, no wiadomo, że odpalanie gier spoza usługi Game Pass to taka oczywista oczywistość, wiadomo, że podniesiona jakość obrazu to też będzie coś, co na pewno się wydarzy, zobaczymy tylko w jakim stopniu, ale co jeszcze? Zobaczymy. Chciałem specjalnie ten film nagrać po niedzielnym pokazie Xbox and Bethesda Showcase, bo byłem ciekaw, czy będzie coś w ogóle cloudowego wspomniane, no i oczywiście oprócz gier, które się pojawiają będą skakiwały do chmury, tylko Hideo Kojima wspomniał coś o chmurze, to możecie teraz zobaczyć. No a poza tym nic się nie wydarzyło, to znaczy nie było żadnej wzmianki, której się oczywiście nie spodziewałem, ale wiecie, Microsoft lubi tak wyciągnąć z kapelusza, na przykład tak wyglądała premiera Xboxa serii S, gdzie przecież nagle pokazali film, paf, jest konsola, więc yy, trzeba było być czujnym, a nie chciałem potem dogrywać. No i tak to, chyba tyle drogą podsumowania, jestem ciekaw waszych opinii, czy zdecydowalibyście się na takiego małego xboxa, czy cena w granicach 500 zł, plus nawet zakładając, że te wszystkie feature, y, które wymieniłem miałyby miejsce może poza tym wi-fi, to czy bylibyście chętni na taką konsolę, czy bylibyście chętni płacić abonament, żeby grać w gry, które sami kupiliście, to też jest bardzo ciekawy zabieg, czy jednak tylko taka forma, jaką ma Stadia jest akceptowalna, no bo przecież rynek już był w tamtym miejscu kilka lat temu. No i tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pograjcie sobie trochę. Cześć.